już od najbliższego poniedziałku, czyli od 1 czerwca 2020 roku w Dąbrowie Górniczej WORD wznawia egzaminy na kategorię B. Ale o tym już pewnie wszyscy z Was wiedzą. Ja natomiast chciałbym tym filmikiem troszkę podsumować Wam w jakiś sposób, co przez te dwa miesiące przerwy w egzaminach, co się gdzieś tam w Dąbrowie pozmieniało. Oczywiście cały czas gdzieś tam relacje w moim kanale mieliście, więc kto go śledzi, ten coś tam pewnie nie wie, ale chciałbym to tym razem Wam poskładać w jakiś sposób w jedną całość. Przede wszystkim mamy remont Alei Piłsudskiego od ulicy Srokowskiego do ulicy Poniatowskiego, czyli jadąc w kierunku centrum. Tutaj również pokazywałem filmiki i na jednym z filmików wspominałem o tym braku żółtego oznakowania. Tak, dla mnie, w mojej ocenie, jest to spory problem tego miejsca. Tutaj nie ma tego tymczasowego oznakowania. Po raz kolejny powiem, tego braku oznakowania nie mylcie z jakimś tam przeszkodą na pasie, to co mówiłem ostatnim razem. Natomiast w czasie egzaminu, powiem Wam szczerze, ja bym ani na skrzyżowaniu z Graniczną, czyli na skrzyżowaniu z sygnalizacją, gdzie teraz jestem, ani na kolejnym skrzyżowaniu z sygnalizacją, ja bym w prawo nie pojechał. Zwróćmy uwagę, że do skrzyżowania z Graniczną dojeżdżamy lewym pasem, który to jest oznakowany jako pas tylko i wyłącznie do jazdy na wprost. I właśnie to jest ten brak tego żółtego oznakowania. Oczywiście tutaj każdy w prawo jeździ, jak widzimy chociażby po pojeździe przed nami. Ja się nie zgadzam z tym, aby tutaj taki skręt móc wykonać. Dokładnie ta sama sytuacja jest na kolejnym skrzyżowaniu z sygnalizacją, czyli na skrzyżowaniu z ulicą Poniatowskiego. Tam również wszyscy w prawo jeżdżą. I powiem Wam szczerze, żaden tak naprawdę rozsądny policjant w takiej sytuacji, czyli jakieś roboty drogowe, brak tego żółtego oznakowania, no nie ukaże Was za to, nie oszukujmy się, że ktoś w to prawo pojechał. Żaden rozsądny egzaminator, co już o tym mówiłem przy innej okazji, tak naprawdę nie weźmie Was w takie miejsce. Jeśli Was weźmie w takie miejsce, nie każe Wam tam skręcić. Natomiast jak najbardziej możecie się spodziewać polecenia, aby na najbliższym możliwym skrzyżowaniu wykonać skręt w prawo. Choć z drugiej strony, to co mówiłem przed chwilą, rozsądny egzaminator również takiego polecenia nie da. Jeśli już tutaj, podejrzewam, traficie na egzaminatora rozsądnego i nawet jeżeli w tym miejscu się znajdziecie, przejedziecie sobie przez taki korek, to myślę, że jakieś 3/4 egzaminatorów po prostu wyda Wam kolejne polecenie już za kolejnymi światłami. Z prostego powodu, bo wydając tutaj jakiekolwiek polecenie, nakazując gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób pojechać, może z wyjątkiem skrętu tutaj w Zawickiej, gdzie nie mamy żadnego oznaczenia na pasie ruchu, więc spokojnie moglibyśmy tutaj w prawo skręcić, to w każdym innym miejscu tutaj, no i może skręt oczywiście w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją, czyli w Majakowskiego, to każde inne to jest tak naprawdę w jakiś sposób naginanie przepisów. Naginanie przepisów dlatego, bo ktoś tutaj po prostu nie wyrysował tego żółtego oznakowania. Natomiast zwróćcie, jeszcze dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego. Zwróćcie, że na tablicy tego prawo skrętu nie mamy. Jest wyłączony. No tutaj musimy poniekąd również po ciągłej linii wykonać manewr zmiany pasa ruchu. I to jest właśnie to. Tutaj, gdybym nawet pojechał teraz w prawo, choć tego prawo skrętu tutaj nie ma, tak naprawdę żaden rozsądnie myślący policjant by mnie za to nie ukarał.
Ale czy akurat na takowego bym trafił? Tak jak mówię, ja w czasie egzaminu tutaj bym wam nie radził, aby w te prawo jeździć. Nie wiem, jak wasi instruktorzy do tego podchodzą, tak więc starajcie się w jakiś sposób, jeżeli macie jeszcze do wyjeżdżenia jakieś godziny w ośrodkach, gdzie się uczycie, starajcie się po prostu przez to miejsce przejechać. To jest Aleja Piłsudskiego, odcinek między Morcinka, między Srokowskiego w zasadzie, ale podawajcie między Morcinka a Poniatowskiego, czyli między McDonaldem a Targiem. W ciągu tych 2 miesięcy zakończono również remont Alei Zagłębia Dąbrowskiego oraz ulicy Tysiąclecia. Co za tym idzie, pewne zmiany dosięgły również ulicę chociażby Kotarmińskiego, gdzie teraz jestem, i ulicę Graniczną, na którą wkręcam w lewo. Tutaj wyjeżdżając w lewo na tym tak nielubianym stopie, nie ustawiajmy się przy samej krawędzi. Jak ustawimy się do skrętu w lewo przy samej krawędzi, to pojedziemy po prostu po linii ciągłej. Musimy ustawić się bliżej środka. I niestety miejsce takie, które z jednej strony troszkę trzeba brać na pamięć, czego nie cierpię, a z drugiej linia obecnie dobrze wymalowana, widać ją dość z daleka, tak więc patrzymy daleko przed siebie. Natomiast sama Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, tutaj tak naprawdę po remoncie nastąpiło wiele zmian, chociażby sam rejon skrzyżowania z ulicą Morcinka, na którym to skrzyżowaniu teraz jestem. Zmieniły się sposoby, w jaki tutaj na konkretnych przecinkach i skrzyżowaniach możemy zawracać, w jaki sposób wykonujemy skręty, również się pozmieniało. Jak widzimy, w rejonie przejść dla pieszych mamy tylko jeden pas ruchu. No i przede wszystkim na skrzyżowaniu z ulicą Tysiąclecia powstało pierwsze w Dąbrowie rondo turbinowe. Każdy z tych manewrów, które przed chwileczką wam opisałem, o którym wam wspomniałem, również możecie zobaczyć na filmach, również na moim kanale. To samo zresztą z samą ulicą Tysiąclecia, na której teraz jestem. Przede wszystkim miejsca parkingowe po prawej i lewej stronie. Te miejsca parkingowe mogą, co przed chwileczką się zdarzyło, że w jakiś sposób pojazdy zaparkowane zastawiły mi ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę przed wyniesionym przejściem dla pieszych. Tych skrzyni wyniesionych przejść dla pieszych mamy aż 2 oraz mamy wyniesione skrzyżowanie z ulicą Prusa i również ograniczenie do 30 km na godzinę. I ja właśnie w Prusa sobie skręcę. Oczywiście przypominam, że skręcając w lewo mam obowiązek ustąpić pojazdom, które nadjeżdżają sprzeciwka. To jest pojazd egzaminacyjny na kategorię C plus E. Nie wiem, czy na filmie było widać, egzaminator w przyłbicy, osoba zdająca w maseczce na twarzy. Przed nami rondo budowniczych Huty Katowice, do którego to skrzyżowania dojeżdżam od strony ulicy Wybickiego, czyli ulicą Wiśniową. Zwróćcie uwagę, że powstaje tutaj sygnalizacja świetlna. Kto wie, może do poniedziałku już te sygnalizatory będą uruchomione. Tak więc uważajcie
na to, bo kto wie, jak to będzie wyglądało. Może dalej będą prowadzone prace. I zwróćcie uwagę, możemy sobie porównać sytuację, którą miałem przed sekundą, sposób, w jaki pojechałem przed sekundą, z tym, co mieliśmy, co mamy na odcinku remontowanym Alei Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z Graniczną oraz Poniatowskiego. Tutaj, w tym miejscu pojechałem po ciągłej linii lub przejechałbym skrzyżowanie pasem, z którego powinienem skręcać w lewo z ulicy Wiśniowej. Złamałem przepisy, tak? Natomiast tutaj mamy do czynienia typowo z przeszkodą. Jest pojazd odstawiony, już kiedyś o tym gdzieś wspominałem. Nikt nie da nam żółtego oznakowania na taką sytuację. To jest zmiana organizacji ruchu chwilowa. Jeżeli mówimy o ulicy Granicznej, o ulicy Poniatowskiego, mówimy o zmianie w pewien sposób stałej. Kolejne skrzyżowanie, przed nami skrzyżowanie z ulicą Storczyku, zwróćcie uwagę, również pojawiły się już sygnalizatory. One jeszcze są wyłączone, nie działają, ale kto wie, co będzie w poniedziałek. Wspominając o tej, co musiałem omijać na samym rondzie budowniczych Huty Katowice, ten pojazd pracujący właśnie przy powstającej sygnalizacji świetlnej, takich pojazdów, które będą przeszkodą na całej ulicy Kasprzaka, musicie być świadomi, że one, takie pojazdy, cały czas na całym odcinku ulicy Kasprzaka mogą się one pojawiać. Tutaj cały czas na całym odcinku ulicy Kasprzaka cały czas trwa remont torowiska tramwajowego. Tutaj cały czas jeszcze pojawiają się, jak chociażby w tej sytuacji, pojazdy budowy. Pojazdy przyjeżdżające na tą budowę, czy to z materiałami, czy to pojazdy wykonujące pracę, one mogą Was zmuszać do różnego, nazwijmy to niekonwencjonalnego zachowania na drodze. Właśnie naruszenie linii ciągłej, właśnie jakiś tam przejazd po powierzchni wyłączonej z ruchu, jakiś tam skręt z pasa, który normalnie nie jest do tego przeznaczony. Ale co już wspominałem, to są zmiany chwilowe. Teraz są, za pół godziny ich może nie być. Zawsze możecie odmówić wykonania danego manewru, powiedzieć, że tutaj się tego zrobić zgodnie z przepisami nie da. Nikt Wam za nic takiego głowy nie urwie. Natomiast jadąc ulicą Kasprzaka zwracam po raz kolejny uwagę na sygnalizację. Sygnalizację, która dzisiaj jeszcze nie działa. W poniedziałek, może żebyście się nie zdziwili, jeżeli ta sygnalizacja już będzie działać, bo nie wiem, kiedy ona będzie włączona. Może dopiero w lipcu, może w sierpniu. Ale równie dobrze może być włączona już jutro i w poniedziałek sygnalizacja będzie działała. Tak więc na ulicy Kasprzaka uważajcie, i to uważajcie, powiem Wam tak bardzo mocno, bo jak już widzimy, za chwileczkę może być ta sygnalizacja włączona. Mogą być robione jakieś próby tej sygnalizacji. A dodatkowo jeszcze cały czas na ulicy Kasprzaka mamy przecież remont. No i do tego ciągle jeżdżące tramwaje. By nie było, że nie chcę pokazać jakiegoś niekonwencjonalnego zachowania na ulicy Kasprzaka, to przejadę się również w kierunku właśnie Gołonoga, jadąc od Huty Katowice, bo to przecież tak naprawdę po tej stronie, czyli jadąc w kierunku, którym jadę teraz, jadąc w kierunku ronda budowniczych Huty Katowice, to po tej, teraz po swojej prawej stronie mam
remont torowisk i to jadąc w tym kierunku muszę się przede wszystkim tych wszystkich zmian, pewnych wymuszeń, niekonwencjonalnych zachowań spodziewać. W stronę przeciwną będzie tego zapewne sporo mniej. To ten kierunek najczęściej będzie właśnie zmuszany do jakichś takich zachowań, gdzie właśnie te pojazdy budowy, jakieś koparki, jakieś pojazdy, które przyjeżdżają z jakimiś materiałami, pracownicy tej budowy, gdzie coś może się dziać, co będzie na nas wymuszało właśnie te zachowania, o których chwilę temu mówiłem, czyli jakieś przejeżdżanie po powierzchni wyłączonej z ruchu, wykonywanie manewru nie z tego pasa, czyli na przykład jazda na wprost z pasa oznaczonego do skrętu, czy chociażby jakieś omijanie przeszkody z naruszaniem linii ciągłej. Jak widać, w momencie, kiedy wykonuję nagranie, żadna taka sytuacja mi się nie przytrafiła, więc nie mam możliwości, aby Wam takową sytuację pokazać i omówić. Natomiast jadę teraz bardzo popularną trasą w czasie egzaminu, czyli jestem na ulicy Trzeciego Powstania Śląskiego i powiedzmy, że dostaniemy od egzaminatora polecenie. Jedziemy tak, jak nam tutaj pozwalają znaki. Jedziemy do końca tej drogi, czyli będziemy wyjeżdżać w prawo w Aleję Piłsudskiego i gdzieś tutaj egzaminator nam może wydać polecenie, aby na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Czyli w zamyśle w lewo jedziemy, kolejne skrzyżowanie, tutaj mamy wykonać skręt w prawo zgodnie z nakazem i pojechać w lewo na rondzie budowniczych Huty Katowice. I tutaj już będziemy mieli do czynienia z dość mocnym, niekonwencjonalnym zachowaniem w związku z tą instalacją sygnalizatorów na tym skrzyżowaniu. Ustawiłem się, zwróćcie uwagę, na lewym pasie, bo tak jest oznakowany pas do tego, aby wykonać skręt w lewo, a tymczasem nad ten lewy pas mam zastawiony przez pojazd, który wykonuje tutaj pracę. Ja teraz muszę zwolnić, ustąpić pojazdom, które jadą po pasie obok mnie i tak naprawdę z pasa środkowego wykonać skręt w lewo. Zwróćcie uwagę, że tym razem byłem zmuszony do wykonania tego manewru po linii ciągłej. Natomiast to, co wspominałem już wielokrotnie, sytuacja, tutaj mamy do czynienia z przeszkodą. To jest wyłączenie pasa tak naprawdę na chwilę. Za godzinę, za 15 minut już ta sytuacja może być zupełnie inna. Tych robotników może tam nie być. Nikt nam w takiej sytuacji nie da żółtego oznakowania. Poza tym w momencie, kiedy ja się zaczynam ustawiać do wykonania skrętu, ja nie widzę tego, że ten pojazd stoi na lewym pasie i ten pas tak naprawdę zastawia. To jest podstawowa i zasadnicza różnica między tym, co mamy tutaj, a tym, co mamy na Piłsudskiego przed ulicą Graniczną oraz przed ulicą Poniatowskiego. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to jasno i zrozumiałem. W Dąbrowie Górniczej, podobnie zresztą jak w wielu innych miastach, z powodu małej ilości deszczu odpuszczono w pewnym momencie koszenie traw. Ostatnie dni, ostatni czas tego deszczu było dużo, trawy więc nagle zaczęły bujnie rosnąć i również na to musicie uważać. Ja teraz z ulicy Podlesie skręcę w lewo w ulicę Młodych, czyli bardzo popularny kierunek w czasie
egzaminu. Jadąc tutaj samochodem osobowym, zajmując miejsce kierującego, zwróćcie uwagę, trawy, drzewa, do tego jeszcze znak i widoczność na to, co się dzieje przed nami, mamy mocno ograniczoną. Oczywiście może się okazać, że do poniedziałku te trawy, te liście będą w jakiś sposób już przycięte, ale gwarancji na to nie mamy. I nie jest to jedyne miejsce, bo w różnych miejscach takie właśnie sytuacje, gdzie poprzez wysoką trawę, poprzez jakieś tam zbyt rozrośnięte bujne drzewo, będziecie mieli ograniczoną widoczność. Tak więc uważajcie również i na to, co stworzyła nam natura.